pierwszych latach II Rzeczypospolitej Władysław Sikorski pełnił ważne funkcje rządowe, włączając w to stanowisko premiera. W 1939 roku po wybuchu II wojny światowej Sikorski został premierem rządu RP na uchodźstwie, naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych i adwokatem sprawy polskiej na europejskiej i światowej scenie dyplomatycznej. W 1939 roku tylko on mógł stanąć na czele walczących Polaków. Przybył do Francji natychmiast po klęsce Polski, jeszcze we wrześniu 1939 roku, dzięki pomocy Francuzów. Objął stanowisko premiera i naczelnego wodza polskich sił zbrojnych. Widziano w nim człowieka ugodowego, a jego koalicyjny rząd stworzyły cztery główne partie, wcześniej pozostające w opozycji. Dla Polaka jest to sprawa szczególnie ważna i szczególnie bolesna, bo śmierć Sikorskiego stanowi historyczną cezurę. Ona stanowi moment, po którym cały los Polski przebiega inaczej. Europa stoi w ogniu. Hitler wraz ze Stalinem dominują, a Wielka Brytania nie jest w stanie pokonać największej siły w historii Starego Kontynentu. Przełom nadchodzi 22 czerwca 1941 roku. Hitler atakuje komunistyczną Rosję, następuje rozłam w sojuszu Hitlera ze Stalinem. Jest to nadzieja zarówno dla Polski, jak i Wielkiej Brytanii. W grudniu 1941 roku Leopold Okulicki i generał Anders trafiają na Kreml. Tam osobiście spotykają się z Józefem Stalinem i rozpoczynają negocjacje dotyczące sojuszu polsko-rosyjskiego przeciwko Hitlerowi. Anders stawia jednak warunek – uwolnienie polskich oficerów z rosyjskich więzień. Stalin odparł – nie wiem gdzie są. Na co mam ich trzymać? Być może, że znajdując się w obozach na terenach, które zajęli Niemcy, rozbiegli się. Jak dziś wiemy, oficerowie ci zginęli w Katyniu. Niemcy w trakcie inwazji na Związek Radziecki odkryli masowe groby. Dowody na zbrodnie komunistów. Jest to niezwykle wygodne, gdyż Niemcy w ten sposób mogli zataić swoje zbrodnie i oskarżyć o nie Rosjan. Za pomocą grobów odkrytych przez Niemców w Katyniu, Goebbels chciał wbić klin między aliantów. Prawie mu się udało. Kompromitacja Związku Radzieckiego nie była w interesie mocarstw zachodnich. Dlatego Londyn i Waszyngton wyciszały sprawę. Oczywiście Stalin nie mógł się przyznać do zamordowania 10 tysięcy polskich oficerów. Polacy powinni byli wiedzieć, że to niemożliwe. Naziści dogadują się z Polakami, do Katynia wkracza Czerwony Krzyż i zostają sporządzone dokumenty będące dowodem zbrodni Stalina. To jednak nie podoba się Churchillowi. Ten musiał zachować sojusz ze Stalinem, a sojusz ze zbrodniarzem nie wygląda dobrze. Od ataku Niemiec na ZSRR aż do konferencji jałtańskiej, Anglia stosowała politykę appeasementu, czyli zaspokajania Związku Radzieckiego. Rosjanie chcieli zachować granice sprzed wojny z Niemcami. Churchill i Brytyjczycy wiedzieli o tym. Podniesienie kwestii granic zadziałałoby na Stalina jak czerwona płachta na byka. Brytyjczycy wiedzieli, że to Polska zapłaci za ich politykę. Generał Sikorski jako polski premier i naczelny wódz sił zbrojnych nie mógł milczeć w sprawie masakry. Ostrzegł Churchilla, co zamierza zrobić. Polska prasa wydawała kolejne komunikaty. Oczywiście takie posunięcia oburzały Rosjan. A Churchill za wszelką cenę chciał utrzymać sojusz ze Związkiem Radzieckim. Sojusz miał kluczowe znaczenie dla brytyjskiego zwycięstwa. Podobnie uważały Stany Zjednoczone.
Według mnie był to powrót do polityki epeasementu, czyli zaspokojenia Stalina. Nie poruszano żadnych spraw, które mogły zepsuć stosunki angielsko-rosyjskie. Churchill bowiem bał się, że Stalin zawrze osobny pokój z Hitlerem. Dlatego unikano wszystkiego, co drażniło Stalina. Pamiętajmy, że Wielka Brytania dwukrotnie w ciągu roku obiecała otworzyć drugi front i nie dotrzymała słowa. Churchill, Eden i brytyjscy dyplomaci nie zamierzali popierać Sikorskiego. Byli wściekli, że Polacy zwrócili się do Czerwonego Krzyża. Churchill and Eden and the British Foreign Office are furious with the Poles. Tutaj pojawia się problem. Dokumenty dotyczące Katynia trafiają w ręce generała Sikorskiego i ten nie zgadza się na sojusz ze Stalinem. Rosjanie oskarżają Polskę o współpracę z nazistami. Polska pozostawała w doskonałych stosunkach z III Rzeszą. Znamy zdjęcie Himmlera w mundurze SS z 1939 roku, zrobione na warszawskim dworcu głównym. Rozmawiano o antybolszewickiej współpracy wywiadów. Na gruncie antykomunistycznym i antysemickim Berlin i Warszawę łączyło wiele wspólnego. Und des Antisemitismus, also der Verfolgung der Juden. Da waren sehr viele Gemeinsamkeiten. Ale do Sikorskiego zwrócili się Niemcy. I przekazali Sikorskiemu dokumenty Katynia. Od kwietnia wydobywali w Katyniu. Mamy prawie całkowitą pewność, że Sikorski leciał do Londynu z tego Bliskiego Wschodu z dokumentami katyńskimi. Następuje jednak przełom. Sikorski jedzie na Bliski Wschód i wydaje zgodę na rozmowy swoich przedstawicieli w Polsce i dowództwa Armii Krajowej z działaczami Polskiej Partii Robotniczej. Komuniści zamierzali powierzyć Sikorskiemu stanowisko premiera w rządzie wyzwolonej przez Armię Czerwoną Polski. W czasie inspekcji polskich oddziałów w Afryce Północnej 2 lipca 1943 roku w Kairze Sikorski mówił o konieczności pogodzenia się ze zmianą wschodniej granicy Polski i dokonania konstruktywnego zwrotu w stosunkach polsko-radzieckich. Zofia była jedyną córką generała Sikorskiego. Żona i córka towarzyszyły mu nieustannie od 1939 roku. Dlatego łączyły ich bardzo bliskie więzi. Pamiętajmy też, że należała do pomocniczej służby kobiet. Dlatego wraz z ojcem uczestniczyła w inspekcji oddziałów na Bliskim Wschodzie. Wszyscy się spodziewali, że coś się stanie, że coś nastąpi. Sikorski był wręcz ostrzegany, aby nie jechać na Bliski Wschód. Churchill dwukrotnie dzwonił do domu Sikorskiego, prosząc, żeby Zosia nie jechała razem z ojcem, że to niesłychanie niebezpieczne. Jak mówię, ta śmierć wisiała w powietrzu. Historia po dzień dzisiejszy nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, po co Sikorski jechał na ten Bliski Wschód. Czy chodziło tylko o inspekcję wojska? Czy chodziło o coś więcej? Pewne dokumenty wskazują na to, że pod Bejrutem Sikorski otrzymał z Ankary, właśnie od Franza von Papena, który był ambasadorem III Rzeszy w Ankarze, otrzymał dokumenty katyńskie. Wiemy o tym, iż Anglicy próbowali te walizki z tymi dokumentami, te torby z tymi dokumentami przejąć w Kairze. I że Sikorski zrobił ogromną awanturę, mówiąc do Anglików, że nawet palcem nie wolno im dotknąć tych toreb. Prawdopodobnie przyleciał z nimi na Gibraltar, ale historia nie wie, co z nimi się stało. Na Gibraltarze pojawia się Iwan Majski, sowiecki dyplomata. Historyk bowiem nie jest w stanie zrozumieć, jak to możliwe,
aby w dniu pobytu Sikorskiego nagle pojawił się tam sowiecki ambasador. Co ciekawe, a historia o tym zapomniała, Majski startuje z Londynu w momencie, kiedy Sikorski już jest na Gibraltarze. A więc wysyła go ktoś, kto widać chce spotkania tych dwóch polityków. Udało mi się również ustalić, że Majski startuje do Kairu z Gibraltaru nie w południe, na kilka godzin przed katastrofą. Nie, startuje do Kairu w nocy, długo po katastrofie gibraltarskiej. Był więc cały czas obecny na Gibraltarze. W jakim charakterze? Czy był tylko świadkiem tych wydarzeń? Czy odegrał inną, zbrodniczą rolę? Tego historia nie wie. Ale historia wie, że Majski był człowiekiem Beri, Ławryntija Beri. A jako taki mógł odegrać na Gibraltarze każdą rolę, nawet rolę mordercy. Majski w swoich dokumentach na temat Gibraltaru nie pisze prawdy. Kłamie. Kłamie w swoich wspomnieniach i kłamie w innych wyjaśnieniach na temat katastrofy gibraltarskiej. Stwierdza o to, że on przybył na Gibraltar 5, już po śmierci Sikorskiego, o której nic nie wiedział. Historia wie, że przybył 4 lipca rano, na wiele godzin przed katastrofą gibraltarską. Samolot stał na pasie startowym, na końcu pasa startowego, bardzo długo. Odkryłem ja. Przed laty udało mi się dotrzeć do szefa oddziału specjalnego w Wojsku Polskim, który w tej sprawie przedstawił mi meldunki. Samolot stał 50 minut. Coś z samolotu wyjmowano, coś wkładano. Działo się to w całkowitych ciemnościach. Samolot pilotuje Edward Prchal, czeski pilot. Jest to jedyna osoba, która przeżyła katastrofę na Gibraltarze. Wszyscy piloci, którzy prowadzą samoloty z dygnitarzami, z VIP-ami, VIP-owskie samoloty, wszyscy piloci są oficerami służb specjalnych. Prchal również jest oczywiście oficerem służb specjalnych i wykonuje rozkazy. Do katastrofy dochodzi 4 lipca 1943 roku około godziny 23.06 czasu lokalnego. Zginęło w niej 16 osób, w tym generał Sikorski. Śmierć Sikorskiego dała Churchillowi sposobności, których nie miał za życia generała. Sikorski zajmował ważną pozycję. Był wyrazistym symbolem roli, jaką Polska odegrała w tej wojnie. Cieszył się wielkim szacunkiem, a po jego odejściu rząd brytyjski łatwiej mógł wywierać presję na Polaków. Następcy Sikorskiego nie byli tak znani i Churchillowi znacznie łatwiej było zrobić to, co stało się w latach 1944-45. Czyli oddać Polskę Sowietom. Profitiert haben die Beziehung zwischen Stalin und polepszyły się stosunki Stalina z mocarstwami zachodnimi. W 1944 roku panowała harmonia, bo pozbyto się problematycznej kwestii polskiej. Rząd Mikołajczyka był zbyt słaby i nie odgrywał żadnej roli w polityce międzynarodowej. Stalin wreszcie mógł się skupić na budowie państwa komunistycznego w Polsce. Ein kommunistischen Staat in Polen setzen und hat das ja auch zielbewusst dann vorangetrieben. There was nothing to hide. Jeśli nie było nic do ukrycia, dlaczego Polskiej Komisji Śledczej nie dopuszczono do udziału w dochodzeniu?
Uczestniczył w nim polski obserwator, ale nie przyznano mu wszystkich praw członka komisji. W tym okresie pojawiły się spekulacje, że katastrofa była sabotażem. Zastanawiano się również, kto mógł być jego sprawcą. Rząd starał się wyciszyć te spekulacje i poprzez The Times oświadczył, że nie był to żaden sabotaż, tylko wypadek. W 1969 roku rząd brytyjskiej Partii Pracy powołał drugą komisję. Wcześniejsze wyniki śledztwa powszechnie krytykowano. Pierwsza komisja wyciągnęła pochopne wnioski, odrzucając hipotezę o celowym sabotażu. Druga komisja zostawiła więcej otwartych pytań. Sprchala, przede wszystkim sprchala byłaby mokra plama. Nic by z niego nie zostało. To wszystko jest nieprawdziwe. Nie było bowiem żadnej katastrofy. Samolot miękko wodował na falach morza i pozostawał na tych falach 6 do 8 minut, zanim zatonął. Taka jest prawda. A Prchal po prostu wykonywał rozkazy. Co myślicie o tej katastrofie? Czy myślicie, że faktycznie Stalin i Churchill maczali w niej palce, czy może był to zwykły przypadek i nieszczęśliwy wypadek? Dajcie znać w komentarzu oraz napiszcie, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was również na Instagrama Światowej Historii oraz grupę na Facebooku. Linki w opisie.